To ja dziękuję za zaproszenie, bo nie byłyśmy świadome w ogóle, że taka konferencja się odbywa. A teraz im dłużej siedzimy, tym bardziej, bo trzy osoby jesteśmy ze zdrowia, Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmujemy się narażeniem i coraz bardziej się przekonuję tym, że ten udział, bardzo dużo Państwo mi rzeczy powiedzieli, o których bym się nigdy nie dowiedziała wcześniej, ale tym bardziej widzę sens naszej pracy, że mogłam wysłuchać tych wcześniejszych referatów. Proszę Państwa, tytuł mojego wystąpienia to stan wiedzy a związek między zanieczyszczeniem środowiska i budowania człowieka a urodzeniem zdrowego dziecka. Bardzo ambitnie brzmi ten tytuł. Oczywiście nie jestem w stanie wszystkiego Państwu przekazać, ale ponieważ tyle już rzeczy było powiedziane na ten temat w tej końcówce, prawda, tym już efektach narażenia, także będę może miała łatwiejszą o tyle sprawę z tym, że nie muszę się już te skutki zdrowotne bardzo, czego nie wiem zresztą, prawda, bardzo zagłębiać. Przede wszystkim zdrowie człowieka zdeterminowane jest zarówno przez czynniki środowiska bytowania człowieka, jak i przez czynniki genetyczne, to wszyscy wiemy, prawda? Wiemy, że genetycznie uwarunkowane procesy chorobowe często ujawniają się dopiero pod wpływem czynników środowiskowych o krytycznym natężeniu. Można zatem przyjąć, że te czynniki środowiskowe mają w dużej, zdecydowanej większości nawet przypadków rozstrzygają o stanie zdrowia czynnika. Mówiąc o czynnikach środowiskowych, mam oczywiście na myśli również styl życia człowieka. No teraz, co genetycy na ten temat, proszę Państwa, na temat tego udziału czynników środowiskowych w wywoływaniu chorób przewlekłych. Bardzo mi się podobało określenie takie nietypowe, może, ale pani genetyk z Uniwersytetu Kalifornijskiego 3 lata temu, gdy powiedziała, że to genetyka ładuje pistolet, ale środowisko pociąga za spust. Inny z genetyków powiedział, też obecnie, prawda, zajmujący się tą sprawą, powiedział, że powiedzonko od dawna znane wszystkim, powiedzenie, oto jest twoje przeznaczenie, mówiąc o genomie, prawda, przyzwyczaj się do tego, powinno się zmienić w powiedzenie, to jest twoje przeznaczenie, ale możesz coś z tym zrobić. Powszechnie występujące choroby bądź zaburzenia są wynikiem wpływu na organizm ludzki wielu czynników, wśród których dużą rolę odgrywają substancje chemiczne działające samodzielnie bądź w połączeniu z innymi substancjami. Proszę Państwa, i na tym się chciałam skupić, na tych substancjach wyłącznie chemicznych i zaraz się wytłumaczę, dlaczego do nich się chciałam ograniczyć, tylko do niektórych z nich. Przede wszystkim, bo przecież nie tylko one decydują, prawda, wpływają na stan zdrowia Polaków, wszystkich ludzi na świecie. Przede wszystkim chemikalia są to ogromną grupą zanieczyszczeń. Co mi nie słychać, ja tak donośnie mówię, dobrze. Halo? Tak? Dobrze. Proszę Państwa, przede wszystkim to związki chemiczne, jest ich tak ogromnie dużo. Wprowadzamy na rynek co roku około 1000 nowych chemicznych związków syntetycznych, z których żadne prawie nie są obojętne dla organizmu człowieka. Czyli w sumie w środowisku korzystamy, w tym środowisku najbliższym człowieka, znajduje się ogromnie dużo związków chemicznych, o których szacuje się też, że zaledwie 10% z nich jest znane mniej więcej pod kątem skutków, które w organizmie powodują. Więc ze względu na to, że jest to taka ogromna ilość tych związków, będę o tym chciała dzisiaj powiedzieć i tylko o niektórych grupach wspomnieć te, które są najbliżej człowiekowi, czyli na które jesteśmy głównie narażeni. A drugą sprawą chciałam poruszyć to, że nie tylko ich wielka ilość i ciągła produkcja nowych związków syntetycznych, ale to, że skutki działania tych związków czasami ujawniają się dopiero po latach. Człowiek nigdy nie czeka na to, żeby poznać ich działanie i dopiero wdrożyć je do produkcji, prawda, czy zaproponować człowiekowi do użytkowania, tylko użytkujemy wcześniej niż wiemy cokolwiek na ich temat. Parę lat temu na wykładzie inauguracyjnym na wydziale u siebie przedstawiałam zagadnienie tych chemikaliów i nazwałam ten występ swój tytułem Ciemne strony wielkich odkryć.
bo też i proszę Państwa, wiele z tych związków, które, za które nawet zdarzały się nagrody Nobla, na przykład za odkrycie właściwości owadobójczych pestycydów, prawda, DDT zwłaszcza, że Miller dostał nagrodę Nobla, prawda? I oddały te pestycydy, ten DDT, które były bazą wielu, które były podstawą wielu pestycydów, odegrały wielką rolę w życiu naszym i przydały się temu człowiekowi. Zlikwidowano wiele chorób groźnych, zakaźnych, które były powodowane, przenoszone przez owady, prawda, czy organizmy żywe, ograniczono. No ale skutki działania tego DDT, prawda, na człowieka dopiero zostały odkryte po latach. I po latach musieliśmy się z tego wycofać. Wiele związków chemicznych, które są w tej chwili w środowisku, w ilościach, których byśmy sobie na pewno nie życzyli, posiada podobną historię. Może nie taką aż z Nagrodą Nobla, ale jednak również tam zaznaczyły swoje miejsce w naszym życiu w bardzo istotny sposób. Przez ostatnie kilkadziesiąt lat zebrano znaczną ilość dowodów wskazujących na to, że chemikalia mogą mieć istotny wpływ na rozwijający się mózg już przy stężeniach, które niegdyś uważane były za bezpieczne i które charakteryzowały się prawie niedostrzeganym oddziaływaniem na dorosłych. Narażenie na pewne substancje chemiczne w organizmie matki, kontynuowane w okresie po urodzeniu, czyli w tym okresie najwrażliwszym, prawda, zwiększonej podatności dla organizmu, zwiększonej podatności organizmu na nie, mogą doprowadzić do zaburzeń prawidłowych procesów rozwojowych. Jakie to są związki, to Państwo wszyscy doskonale wiecie. Wybiorę tylko niektórych, to są tylko niektóre z nich. Wybiorę te, które są bardzo znane już całym ludziom, prawda? I ich oddziaływanie na organizm też jest znane. I wytłumaczę się, dlaczego akurat te, na podstawie tych dzisiaj do Państwa starałam się przekazać te informacje, o których, czyli o narażeniu i o tym, jaki my wpływ mamy na to, czy one się dostaną do naszego organizmu, czy nie, prawda? I czy narobią tam zamieszania, zdezorganizują i informacje, o których mówił Pan Profesor Klimek, prawda? I organizację, która jest taka istotna. Więc przede wszystkim ołów, proszę Państwa. Przypuszcza się, że oprócz niego może istnieć setki, a nawet tysiące substancji chemicznych o podobnym działaniu, takim jak mają metale czy ołów sam. Brakuje nieraz dowodów na to, w jakich stężeniach one powinny występować, ale o tych stężeniach na podstawie ołowiu też powiem parę słów, ponieważ wydaje mi się, że źle odbieramy te stężenia, które podawane są jako stężenia, których nie należy przekroczyć, bo one działają źle na człowieka i na ten temat chciałabym przy ołowiu mówić. Najpierw powiedzmy, jakie to, przypomnijmy tylko, bo wszyscy Państwo o tym wiecie, jakie to skutki zdrowotne, co my na ten temat wiemy, jakie te skutki zdrowotne może wywoływać, jak on się w tym organizmie zachowuje, ogólne informacje, które są wszystkim znane. Przede wszystkim zaabsorbowany dostaje się bezpośrednio do krwi, a skąd zaabsorbowany? Zarówno drogą oddechową, jak i pokarmową. Dostaje się do krwi, tkanek miękkich, a następnie jest powoli rozprowadzany do kości. Kości akumulują ołów podczas większej części życia i mogą później, kiedy narażenie się już skończy, służyć jako źródło endogeniczne, uwalniając stopniowo ołów z powrotem do krwi. Akumulacja ołowiu w szkielecie ludzi zaczyna się podczas rozwoju płodu i trwa do około 60 roku życia. Muszę Państwu powiedzieć, że ponieważ już długo pracuję w tym zawodzie, to pamiętam jeszcze, jak uczono mnie, że ołów, łożysko stanowi naturalną barierę dla ołowiu i ołów przez to łożysko nie przechodzi. Oczywiście jest to absolutnie nieprawda. Jak mówię, zaczyna się już w organizmie płodu kumulować ołów w momencie, prawda, jak tylko się do tego płód zaczyna rozwijać. Ołów odłożone w szkielecie, mimo że metabolicznie inertny, może być uaktywniony w stanach fizjologicznych i patologicznych, na przykład podczas ciąży i laktacji, a także osteoporozy, wywołując niekorzystne skutki. Upośledzenie rozwoju nerwowego u dzieci może powstać w wyniku narażenia na ołów w okresie płodowym lub podczas wczesnego dzieciństwa. Zatem bardzo istotny jest ten okres narażenia kobiet na ołów przed ciążą,
ponieważ z kości matki do płodu może przechodzić podczas całego okresu ciąży. Badania, które przeprowadzono na gryzoniach w celu poznania mechanizmu działania ołowiu we wczesnym okresie życia, prowadzącego do procesów neurodegeneracyjnych w okresie starości, wykazały, że prenatalne narażenie na ten metal skutkuje modyfikacją ekspresji niektórych genów w późniejszym życiu, co powoduje zwiększenie produkcji nieprawidłowych białek typowych na przykład dla choroby Alzheimera. I te same zależności potwierdzono w badaniu na małpach narażonych na niskie stężenia ołowiu. Do narażenia na ołów dochodzi kiedy? To też podczas spożywania pokarmu, najwięcej z pokarmem, ale również wody lub innych napoi i także podczas oddychania. Do tego oddychania, proszę Państwa, czy to jest istotne, bo ołów na szczęście w tej chwili jest mierzony w sieciach monitoringu, czyli jakieś tam wyobrażenie o tych stężeniach ołowiu w powietrzu mamy, w powietrzu, w którym oddychamy, mamy na terenie całej Polski. Przedtem, z racji tego, że największa kumulacja ołowiu w środowisku ma miejsce w województwie śląskim, również i w dolnośląskim, już trochę mniejszych stężeniach, ale również jest obecny. W województwie śląskim była prowadzona sieć monitoringu, bardzo gęsta zresztą, także tych punktów było bardzo dużo, także możemy powiedzieć, jak wyglądało to narażenie na ołów drogą oddechową już od lat 80. ubiegłego wieku. Jak wygląda teraz? Bo wtedy było bardzo źle, powiedzmy, że wiele z zakładów, które przeróbki metali nieżelaznych, które są głównym emitorem związku w ołowiu, zostało zamkniętych. Jak wygląda sytuacja teraz? Powiedzmy sobie, że te stężenia, bo to też będę mówiła potem o stężeniach, które są ustalone teraz jako te stężenia dopuszczalne w powietrzu, rzadko bywają przekroczone. A co to znaczy, proszę Państwa, stężenie dopuszczalne w powietrzu, jak to wygląda w przypadku chronicznego narażenia na ten pierwiastek. Przede wszystkim średnio dorosły człowiek w ciągu doby, prawda, pobiera około 20, my przyjmujemy w obliczeniach narażenia 18 metrów sześciennych powietrza, nawet ponieważ jest to proces ciągły, prawda, to nawet niewielkie stężenia powodują, że dawka, która tego ołowiu, która dostaje się do organizmu, ołowiu, czyli substancji metalu zupełnie, prawda, obcego, niepotrzebnego do organizmu, jest bardzo duża. Drugi przykład taki permanentnego dopływu tego ołowiu do organizmu dostarcza, przykład to jest woda, dostarczana na przykład systemem rur wykonanych z ołowiu. Może być wtedy, jeśli taka sytuacja ma miejsce jeszcze w bardzo wielu miastach polskich, ta woda może być poważnym źródłem narażenia, szczególnie dzieci. Kurz. Kurz w domach, na ulicach oraz gleba mogą zawierać wysokie stężenia ołowiu, szczególnie w domach, gdzie użyto farb z pigmentami ołowiu, a także w glebach w okolicach zakładów przemysłowych emitujących ołów. Słuchając, myślimy sobie, a cóż to za problem, prawdopodobnie ma to miejsce tylko lokalnie i jakież to jest narażenie. Proszę Państwa, tą drogą, ta droga narażenia, czyli ta droga spowodowana, ta droga, czyli dostanie się ołowiu do organizmu wraz z kurzem czy zanieczyszczoną glebą, to w przypadkach dzieci może być nawet 50% dawki ogólnej, która całego ołowiu, który się do organizmu dostaje. Badania, które prowadzimy na terenie województwa śląskiego, głównie te, które dotyczą zanieczyszczenia placów zabaw w przedszkolach, ale jeszcze gorsza sytuacja jest, kiedy badamy na przykład boiska szkolne, tam gdzie dzieci, boiska nieutwardzone, gdzie gleba zawiera ogromne ilości ołowiu, podczas zwykłej gry w piłkę, prawda, i wzniecaniu tutaj przy tej emisji wtórnej ogromnej ilości ołowiu dostają się do organizmu tych młodych organizmów, prawda, tych przede wszystkim chłopców, które tą piłkę grają. Gdzie jeszcze? Maksymalna ilość ołowiu przyjmowana przez organizm dzieci przypada na drugi rok życia. To jest ciągle, mam na myśli tutaj drogę pozażywieniową. Po czym ilość ołowiu pobierana latem jest wyższa niż zimą, też z tego powodu, o którym już wspomniałam.
badanie rąk do ust przez dzieci zwiększa ilość ołowiu w ich organizmie. Robiliśmy takie badania, że jakie ilości ołowiu są na przykład w kurzu, które pokrywa ławki szkolne, prawda? I okazuje się, że to już budzi, to daje dawkę taką, którą w ołowiu, która dostaje się z organizmu, tych młodych organizmów, czyli dzieci, bardzo wysoko. Narażenie na ołów zawarty w powietrzu zależy, powiedziałam, że to jest droga dość istotna też, ale zależy od takich czynników jak przebywanie w zasięgu głównych dróg. To jest zupełnie zrozumiałe, mimo że tu bym chciała z tej okazji skorzystać i powiedzieć, że mimo że uważa się powszechnie, że problem ołowiu przestał istnieć. Był problem wtedy, jeśli spytamy przeciętnego użytkownika, nawet powiedziałabym dróg, czyli kierowcy, to powiedzą, no tak, ale przecież jak się wycofało benzynę ołowią, to już z ołowiem to w ogóle nie ma problemu. Proszę Państwa, dwie uwagi przy tym z tym związane. Rzeczywiście było to najbardziej istotne źródło emisji ołowiu do środowiska, ale proszę pamiętać, że to, co się już stało przez lata użytkowania benzyny ołowiowej, będzie miało wpływ na przyszłe pokolenia. Ołów raz wprowadzony do środowiska, na przykład do gleby, pozostaje w tej glebie od 300 do 600 lat, w zależności od tego, jaka to jest, jaki to jest rodzaj gleby. Co się potem z nim dzieje? No, przecież nie paruje, nie znika. W przyrodzie nic nie ginie, mówi przysłowie, wobec tego zostaje wypłukiwana w głębsze warstwy gleby, dostaje się do wód podziemnych i kółeczko się zamyka, prawda, potem do ujęcia wody pitnej i tak dalej. Zależy też narażenie na ołów od rodzaju wykonywanej pracy, ale to już chyba na ten temat nie będę się zatrzymywać. Odpalania tytoniu też było wspomniane, prawda? Od rodzaju zajęć rekreacyjnych, rzemiosła rękodzielnicze, sporty z użyciem broni palnej i tak dalej. Przy spalaniu odpadów. Proszę Państwa, spalanie odpadów zawsze jest źródłem emisji pewnych związków do środowiska i nawet przy użyciu najlepszej technologii, bo potem głównie się to spalanie rozpatruje teraz pod kątem emitowania takich związków jak trwałe związki organiczne, prawda? Nawet wtedy, kiedy ta technologia jest bardzo dobra, to zawsze zastanawiam się, czy nie zawiedzie człowiek i czy rzeczywiście ten reżim technologiczny niezbędny do spalenia pewnych substancji, żeby emisji innych substancji nie było do środowiska, czy ten reżim technologiczny będzie przez człowieka zachowany, czy świadomość jest na tyle wysoka, że rzeczywiście ochroni nas przed nadmierną emisją tych związków niepożądanych. No, niektóre kosmetyki zawierają ołów również w większych ilościach. Związki ołowiu są wykorzystane jako główny składnik wielu tradycyjnych lekarstw w niektórych częściach świata, co może mieć teraz znaczenie, dlatego że produkty mogą być eksportowane. Ostatnio panuje nawet moda na używanie alternatywnych lekarstw i wtedy to jest już dawka odpowiednio wyższa, prawda? Chociaż dotyczy to jednostek, a nie całej populacji. W krajach Ameryki Łacińskiej stosowane są tradycyjne lekarstwa z wysokimi stężeniami ołowiu, w których ołów może przekraczać nawet 70% ich składu. To są takie dwa szczególnie spotykane już w Europie w niektórych miejscach, ale tak jak mówię, nie dotyczy to może narażenia całej populacji, niemniej jednak jest sprawą istotną. No i zabawki metalowe, ozdóbki zostały także odnotowane jako źródło narażenia dla małych dzieci. Proszę Państwa, tyle o ołowiu. Może powinnam jeszcze wspomnieć tylko tyle, że właściwie w dalszym ciągu najpoważniejszym źródłem narażenia człowieka na ołów to jest żywność. Żywność, która uprawiana na tych glebach, które powiedziałam, że z tym ołowiem się bardzo mało co dzieje. Oczywiście rośliny nie działają wybiórczo i nie mamy takich jeszcze, które by tych metali nie pobierały. No, pobierają większe i mniejsze stężenia, ale niestety te warzywa, które najwięcej może tutaj najwięcej spożywamy, wcale się przed tym ołowiem tak bardzo nie wstrzegają, zwłaszcza na przykład marchew, która stanowi podstawowe warzywo w dzieciństwie stosowane, a wykazuje wyjątkowe upodobanie, że tak powiem, do związku ołowiu, czyli zawiera fenołów w dużych koncentracjach i uprawiana z innymi warzywami na tak samo zanieczyszczonej glebie będzie więcej zanieczyszczona niż każdy inny gatunek w tym miejscu uprawiany. Proszę Państwa, ale to ołów, o którym znamy. Chciałam powiedzieć tu przy ołowiu jeszcze jedno, że bardzo
sama nie lubię, może Państwo macie inne zdanie na ten temat, chętnie usłyszę opinię na ten temat, ale bardzo się boję tak zwanych wartości normatywnych. I to chciałam jeszcze powiedzieć na podstawie ołowiu. Ja wiem, że takie wartości czasami są bardzo potrzebne, ale jeżeli na przykład związek takiego, który wszyscy wiemy, że jest zupełnie zbędny w organizmie, prawda, i tylko może narobić szkody, a nie przyniesie żadnego pożytku, no to czemu mamy, prawda, ustalać jakieś wartości normatywne, które tylko więcej zła robią niż pożytku. Popatrzmy, jak to wyglądało w przypadku ołowiu. Na Śląsku był przypadek ołowicy, prawda, nie jeden zresztą, i wtedy gwałtownie sięgano po różne wartości normatywne, żeby pomogły to w diagnostyce choroby. Były to lata 80. i proszę Państwa, ustalono wtedy w oparciu o wszystkie badania naukowe, że zawartość ołowiu we krwi nie powinna przekraczać 10 mg na litr krwi. I stanowiło to podstawę diagnostyki choroby i stanowi niestety do chwili obecnej. Nauka o narażeniu, o tych związkach wszystkich, które nas otaczają i które z taką ilością wprowadzamy do środowiska, ewaluuje tak jak każda inna nauka. Może trochę w szybszym tempie, ponieważ są takie wymagania na chwili i takie potrzeby. Ołów już dawno wiadomo, że jakiekolwiek w ilości ołowiu wprowadzone do środowiska, zwłaszcza przy narażeniu ciągłym, prawda, czyli chronicznym, są bardzo niebezpieczne. To 10, to ustalenie tej daty na tak wysoko, proszę Państwa, sama byłam świadkiem informacji lekarzy, słyszałam takie opinie od lekarzy, prawda, było tam do zdiagnozowania dziecka, któremu powiedziano, że on na pewno nie ma nic wspólnego z ołowiem, ponieważ z ołowicą, ponieważ zawartość krwi wyszła 8 mikrogramów na litr. Oczywiście okazało się za granicą już, że dziecko ma encefalopatię ołowiczą i że ta ilość, ale to już dawno wiadomo, że ta ilość ołowiu ustalona kiedyś przed laty, każda ilość ustalona jest to tylko wartość wskaźnikowa i może ulec zmianie. No przechodzimy do drugiej grupy związków, które nas otaczają na co dzień, w każdym miejscu i na które na ich stężenie w środowisku mamy ogromnie duży wpływ. Mianowicie trwałe zanieczyszczenia organiczne, zwane HOPS-y, czyli persistent organic pollutants. Do tej grupy należą związki chemiczne charakteryzujące się przede wszystkim zdolnością do wywoływania efektów toksycznych trwałością we wszystkich elementach środowiska, zdolnością do wywoływania niekorzystnych skutków w środowisku i dla człowieka zarówno w pobliżu, jak i dużej odległości od źródeł zanieczyszczenia i możliwością transportu na dużej odległości, ale zdolnością przede wszystkim do bioakumulacji i ilości, w jakich te związki kumulują się w organizmie człowieka, zależą od tego, co jemy. To są to związki lipofilne, kumulują się w tłuszczach głównie, przede wszystkim najbardziej we wszystkich produktach zwierzęcych, które znamy prawie, najbardziej w rybach, prawda? I stężenia ich są w niektórych gatunkach ryb ogromnie wysokie. Okres półtrwania niektórych związków z grupy POPS sięga nawet kilkudziesięciu lat, a zatem ich trwałość powoduje, że człowiek jest i będzie narażony na te związki przez kolejne dziesięciolecie. Środowiskowe narażenie na nie już w okresie życia płodowego może niekorzystnie wpływać na zdrowie i liczne procesy fizjologiczne człowieka w całym jego życiu. I tu proszę Państwa, nie będę się zatrzymywała dłużej na tym, ale napisałam, jakie to niekorzystne skutki zdrowotne łączone są z długotrwałym oddziaływaniem niskich stężeń tych związków. I między innymi wyróżnia się obniżenie aktywności układu odpornościowego prowadzące do zwiększonej podatności, zwłaszcza dzieci na różne infekcje, wzrost przypadków torbielatowości jajników i zewnętrznej gruczołistości zgonu śluzowej macicy, zaburzenia rozwoju psychomotorycznego u dzieci, zaburzenia funkcji hormonów wydzielanych przez tarczycę i wiele innych. Proszę Państwa, już powiedziałam, że najbardziej zanieczyszczone to są ryby i przetwory, nie wszystkie jednakowo. I wystarczy podstawowa wiedza, żeby można jakoś tym zanieczyszczeniem, prawda, przed tym, czyli tym ryzykiem wynikających z narażenia na POPS-y się posługiwać. I zaraz o tym też powiem parę słów.
Ale powiem tylko, że od czasu do czasu pojawia się takie zarządzenie Unii Europejskiej, że z powodu dużej zawartości związków do tej grupy należącej, zwłaszcza PCB, czyli polichlorowanych bifenyli, ale należących do grupy trwałych związków organicznych, nie zaleca się odłowu ryb albo zabrania się odłowu ryb w rejonie Bałtyku i kierowania na przykład na rynki krajów Unii Europejskiej. No i tam jest jeszcze jedna bardzo ciekawa informacja. Za wyjątkiem krajów skandynawskich. O tym wyjątku, jak tylko zostanie czasu, to też powiem, dlaczego jedni są lepsi, a drudzy gorsi w tej Unii Europejskiej i dlaczego tutaj ma to zastosowanie. Co my wiemy o PCB? Mogą przenikać przez barierę łożyskową, bezpośrednio narażając płód. Wiele badań potwierdza zdolność PCB do zaburzenia normalnego rozwoju mózgu wskutek narażenia w okresie życia prenatalnego. Napisałam, proszę Państwa, że stan wiedzy, no jakiś by wypadało przynajmniej od czasu do czasu, wyniki badań takie bardziej przemawiające zacytować. Tutaj pozwolę sobie na zacytowanie badań międzynarodowych, to były zespoły niemieckie, angielskie, amerykańskie i Japończyków, którzy bardzo mi się osobiście to doświadczenie podobało, dlatego się z Państwem wynikami dzielę. To 2009 rok. Podawali naukowcy ciężarnym szczurom PCB w pożywieniu. Od 2 do 6 mg na kilogram pożywienia, począwszy od 5 dnia ciąży do końca karmienia młodych, czyli małe, które były narażone tylko przez w organizmie matki i potem, prawda, przez okres karmienia. Następnie wykreślili granice odpowiadające korze słuchowej badanych szczurów, jako że ta kora słuchowa jest najwcześniej dojrzewającym zmysłem i używali do tego serii elektrod podłączonych do mózgu. Indywidualne neutrony były monitorowane i notowane częstotliwości dźwięków, za które odpowiadają. I proszę zobaczyć, proszę Państwa, jak wyglądała ta mapa potem w zależności od warunków doświadczenia. Czyli na lewą górę mamy prawidłową grupę kontrolną, czyli wygląda to, prawda, jak elipsa. Już przy stężeniu 2 mg w pożywieniu dawanym matkom wygląda na prawo, górny prawy róg, prawda, jest to już widać zniekształcone i kształt ma inny, prawda, widać inny odbiór dźwięków. Tu jest, na dole jest jedna ta mapa, elipsa, nie elipsa, prawda, już widać jakie posiada, przepraszam, no dziury po prostu, gdzie nie ma przechodzenia zupełnego i tu jest już obraz tego, który doświadczenia, w którym podawano najwyższe stężenia PCB przez końcu krótki okres czasu. Jakie wobec tego mamy źródła emisji? Dlaczego to PCB pokazuje jako jeden z najbardziej niebezpiecznych w tej chwili zanieczyszczeń, które w naszej populacji grozi? Proszę Państwa, pierwsze nawet nie będę czytać, to są źródła zamknięte. Bardzo dużej ilości PCB, związku, który był produkowany na początku XX wieku, przez wiele lat był produkowany, potem produkcja była zakazana ze względu na to, że wystąpiła katastrofa ekologiczna, udowodniono, że to z powodu właśnie tych związków, wobec tego wycofano się z produkcji. Rzecz się stała, prawda, ileś tam ilości zostały wyprodukowane i dostały się do środowiska, to jest związek, z którym praktycznie prawie nic się nie dzieje, ale nie znaczy to, że jak zahamowano produkcję, to już inne ilości tego związku do środowiska się nie dostaną. Zostały te związki, które są, te ilości, które były używane w innych celach, nie w źródłach zamkniętych. A gdzie były jeszcze używane? Przede wszystkim jako plastyfikatory do farb, atramentów, tuszów i farb drukarskich, papieru przebitkowego, tworzyw sztucznych, i również jako substancja uniepalniająca, ale przede wszystkim jako nośnik pestycydów. Pan profesor mówił wcześniej o pestycydach i ich wpływie. Ja tylko chciałam tu przypomnieć, korzystając z tej okazji, bo bardzo przeżywam to, że to był używany PCB jako nośnik pestycydów i powiem dlaczego w tej chwili. Pestycyd jest trucizną z założenia.
prawda? No po to on jest stosowany, żeby unicestwić te organizmy, które są konkurentami naszymi do przysłowiowej miski pożywienia, prawda? Czyli wszystkich naszych konkurentów do jedzenia. Założenia, prawda? Trucizna. Jeśli był używany jako nośnik pestycydów, to znaczy, że nie miał żadnej roli do odegrania w tym pestycydzie, prawda? Bo substancją czynną, czyli tą trucizną dobraną, był zupełnie inny związek. To była tylko jako nośnik, czyli do równomiernego rozprowadzenia tej substancji czynnej. Także zupełne zastosowanie czegoś, co w efekcie okazało się, prawda, bardzo niebezpiecznym związkiem przez długie lata jako zupełnie niepotrzebnie, prawda, jako związek, który nie miał żadnej roli, tylko tyle, że miał tą truciznę rozprowadzić w taki sposób. No proszę Państwa, to jest, pokazuje tylko, jak się zachowujemy my jako ludzie z tymi związkami, prawda, wprowadzając, jak mało wiedzy na ten temat mamy, jak bardzo niefrasobliwie wprowadzamy te związki do środowiska i jak potem, jak mówię, zachowanie nasze jest dość niefrasobliwe, mówię, z racji tego, gdzie one zostają zastosowane i jaki wpływ w efekcie mają na nasz organizm. Polibromowane etery fenylowe, czyli PBDE, następny związek, bardzo blisko nas, narażeni jesteśmy na co dzień. To jest grupa związków halogenoorganicznych dodawanych do wielu różnego rodzaju tworzyw sztucznych w celu zmniejszenia ich palności. Bardzo podobne pod względem chemicznym do tych, o których mówiłam, czyli do polichlorowanych bifenyli, a używane w takich produktach, jak które nas otaczają, jak tapicerki, elektronika, dywany, kościele, materiały budowlane i materace. Wiele z tych związków, proszę Państwa, zwłaszcza o mniejszej liczbie atomów bromu w cząsteczce, dość prosto może z tych, nie wiąże się na trwałe w tych związkach. Może być uwalniana do środowiska, czy zagrażeń nam bezpośrednio. Mimo pewnych ograniczeń w stosowaniu tych substancji, bo proszę Państwa, od czasu do czasu na skutek, prawda, jakiejś tam katastrofy kolejnej idzie decyzja, prawda, żeby producent dany wycofał taki czy inny apel do producentów, by wycofał związek. Co się wtedy staje? Producenci natychmiast wypełniają tą lukę, wprowadzając na rynek następny związek chemiczny o bardzo podobnych własnościach, o których oczywiście nie mamy pojęcia, jak będzie się zachowywał za parę lat w naszym środowisku albo w naszym organizmie. No i wreszcie, proszę Państwa, oprócz tych na co dzień produktów, które nas otaczają, PBDE, czyli polibromowane etery difenylowe, oznaczano w kubkach osadów ściekowych, osadów dennych, glebie, powietrzu. Wykazano również gwałtownie rosnące stężenia tych związków w różnego rodzaju organizmach żywych, w tym również w tkankach i mleku ludzkim. Tutaj tylko jeden przykład zastosowałem, który w Szwecji prowadzona była analiza próbek mleka ludzkiego i wynika z tych badań, że w ciągu tylko 25 lat między rokiem 72 a 97 nastąpił 60-krotny wzrost stężeń PBDE w tych próbkach. Istnieje bardzo dużo dowodów na neurodegeneracyjny wpływ tych związków na organizmy zwierząt w laboratoryjnych badaniach eksperymentalnych. Wykazano, że niewielkie dawki niektórych związków pochodzą z zaburzenia, powodują zaburzenia w procesach uczenia się, problemy ze słuchem, pamięcią, zmiany behawioralne oraz opóźnienia w rozwoju czuciowo-motorycznym u myszy i szczurów. Toksyczny wpływ tych związków na rozwój mózgu ludzkiego potwierdziły badania z 2010 roku. Były to bardzo interesujące badania, proszę Państwa, prowadzone na populacji 329 kobiet, które w Nowym Jorku, które w czasie ataku na World Center, prawda, były w ciąży i urodziły dzieci w szpitalu na Dolnym Manhattanie już po ataku terrorystycznym z tego 11 września 2001 roku. Badania wykazały zależność między stężeniami tych związków w krwi pępowinowej, a opóźnieniami w rozwoju psychicznym i fizycznym dzieci mierzonymi w pierwszym, drugim, trzecim i czwartym i szóstym roku życia. I wreszcie ptalany, o którym już to prawda pan profesor troszkę mi powiedział, także mi ułatwił zadanie, więc może tylko szybciutko powiem dwa słowa na ten temat.
stosowane od ponad 50 lat jako zmiękczacze do tworzywa sztucznego. Zapewne wszyscy Państwo wiecie, że samo do PCV, prawda, że sam polichloret winylu sam w sobie nie ma żadnych wartości użytkowych, ponieważ jest kruchy, twardy, nieelastyczny. Trzeba do niego dodawać bardzo wiele związków, żeby był takiej postaci, do jakiej zwykliśmy, prawda, go wykorzystywać na co dzień. Więc felan, najpowszechniej występujące zanieczyszczenie, to jest zaburza homeostazę hormonalną w organizmach żywych. To się dało udowodnić, czego skutki dotyczą przede wszystkim układu rozrodczego. Do tej grupy zanieczyszczeń należy szereg pojedynczych związków charakteryzującymi się podobnymi właściwościami fizykochemicznymi i toksycznymi, a najbardziej z nich znany, to jest 5 najczęściej stosowanych, ale najbardziej z nich znany, to jest DEHP, który może być, proszę Państwa, aż jest używany w bardzo dużej ilości na co dzień, że tak powiem, w tych związkach, które w tych produktach, które używamy, ale w niektórych przypadkach stwierdzono, że przekracza narażenie dzieci na te związki, przekracza 33-krotne dopuszczalne stężenia, które wyznaczone zostały dla tych związków. Gdzie one, dlaczego dla dzieci, jak mówimy? Przede wszystkim te tworzywa sztuczne, które mięciutkie takie, prawda, które używamy jako zabawki dla dzieci, ale również w sprzęcie medycznym, mogą zawierać te miękkie tworzywa sztuczne aż do 50% wagowy tego DHT związku tak toksycznego. Wszystkie oczywiście sprzęt medyczny typu sztuczne, zastawki serca, cewniki, dreny, protezy, nici chirurgiczne, rękawiczki, wszystkie te produkty zawierają ftalan. W badaniach, proszę Państwa, prowadzonych w ostatnich latach stwierdzono, że właśnie przekroczenia narażenia dzieci na te związki są tak duże, jak już mówiłam, czyli prawie 33-krotnie przekraczają dopuszczalny limit, cokolwiek o tych limitach myślimy. I tyle. Proszę Państwa, co prawda, zabawki zawierające ftalany zostały zabronione przez Unię Europejską, co nie znaczy, że my ich nie mamy na rynku. Na rynku znajduje się ogromnie dużo zabawek, a zresztą sami Państwo słyszycie od czasu do czasu komunikat, prawda, żeby zabawki takie czy takie zakupione w tym sklepie, prawda, były zwrócone do sklepu ze względu, że zawierają szkodliwe zawartości ftalanów. My nie produkujemy i nie powinno się produkować, nie mogę powiedzieć, nie produkujemy, nie powinno się produkować zabawek zawierających ftalany, ale oczywiście zalewa nas cała masa zabawek, zwłaszcza z Chin, które te ftalany zawierają w dużych ilościach. No cóż, niektóre znalazły również zastosowanie produkcji kosmetyków jako rozpuszczalniki i utrwalacze perfum, jako środki rozpraszające w aerozolach, na przykład w lakierach do włosów, zmiękczacze w lakierach do paznokci, przy produkcji farb drukarskich i papieru. Również w produkcji niektórych opakowań do kontaktu z żywnością, na przykład ta cieniutka dekafolia, prawda, która jest spożywcza, która jest używana na co dzień, zawiera duże ilości ftalanów. Dlatego też jest apel, żeby wszystko, co zawinięte w tą folię, jednak w domu jak najszybciej przykładać do pojemników z naturalnych produktów, z naturalnych substancji produkowanych. Także jeśli tylko można robić to tak szybko, jak to jest możliwe. I no i cóż, skutki, jakie wywierają się na organizm, przede wszystkim wiadomo, że zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie, w płucach, ale tak mówię, było to już w wcześniejszych wystąpieniach, także jest podejrzewane o działanie rakotwórcze. Mogą być również ftalany przyczyną zmian rozwojowych płodów, które obejmują zwiększenie częstości śmierci wewnątrzmacicznych, zmniejszenie masy ciała płodów, deformacji męskich narządów rozrodczych oraz zmniejszenie masy jąder, występowanie wad wrodzonych oraz brak aktywności seksualnej samców mimo normalnych narządów rozrodczych, a także nową, które na mieć niekorzystny wpływ na jakość gamet, obniżający płodność samców oraz zmniejszający liczbę produkowanych plemników. I to tyle, proszę Państwa, co mam wybiórczo niektórych tylko związków, które nas zapraszają na co dzień.
czy możemy się przed tym bronić. Jakie, no, proszę Państwa, bardzo żałuję, rano Pan Profesor Klimek mówił, że całe nieszczęście nasze polega na tym, że prawie lat później, lat 80., prawda, była ta granica informacyjna, która nie przepuszczała wymiany myśli. Być może, że to jest powodem naszych myśli naukowej, że to jest powodem naszego jednak opóźnienia, jeśli chodzi o profilaktykę pierwotną, prawda, czyli zapobieganie narażeniu, zmniejszenie narażeniu populacji, ponieważ w Stanach Zjednoczonych, w których koncentracja ołowiu na przykład środowiska nie była wcale taka wysoka, aż jak u nas w niektórych rejonach w Polsce, nie ma takiego miasta, w którym nie byłoby programu profilaktycznego mówiącym o tym, jak można zmniejszyć narażenie na ołów. U nas nie znalazłem żadnego urzędu miasta i gminy, który by taki program posiadał. Natomiast odpowiada się często, prawda, że problem ołowiu zniknął w momencie wycofania benzyny ołowiowej, czyli dodawania tego typu ołowiu jako środka przeciwstukowego do benzyny. Prawda? Jeśli chodzi o inne zachowania się nasze i o tą profilaktykę pierwotną, która, proszę Państwa, przecież nie od dzisiaj jest wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć. I nie wiadomo również, że właściwie medycyna, która zrobiła niesamowity postęp, właściwie w tej chwili powinna mieć wspomożenie wielkie od strony tych wszystkich, którzy tą profilaktyką pierwotną się zajmują, prawda? Ponieważ właściwie nie wstrzymała, mimo tych ogromnych postępów, nie wstrzymała tego kroku do przodu niektórych chorób przewlekłych, prawda? Nowotwory, jak ilość ogólnie wzrastała, tak i wzrasta. Część się przypisuje tym, że więcej jest ludzi, ludzie dłużej żyją. Owszem, tak, ale mimo wszystko jednak, jak mówię, ilość chorób tak zwanych cywilizacyjnych, bo tak padło już na tej sali dzisiaj określenie, ciągle, systematycznie w jakiś sposób wzrasta w stosunku do ilości osób na świecie. I to tyle, więc wydaje mi się, proszę Państwa, że jeśli profilaktyka pierwotna nie będzie, czyli to usuwanie tych, identyfikacja czynników ryzyka w pierwszym rzędzie i usuwanie tego, co zmniejszania narażenia u źródła, trudno nam się będzie sobie poradzić z tą ilością chorób przewlekłych, które jednak są zmorą XXI wieku. Dziękuję bardzo.